Przygotowuję teraz sałatkę ryżową, a do jej wykonania będziemy potrzebować ryż. Tutaj mam paprykę pokrojoną już w kosteczkę, to jest to marynowana papryka. Tutaj ogórek konserwowy pokrojony w kosteczkę, puszka kukurydzy. Tutaj mam taką miseczkę wędliny, to jest akurat nasza domowa wędzonka, ale możecie użyć szynki, można użyć piersi z kurczaka podsmażonej w przyprawach ostudzonej. I tutaj mam por i właśnie w tym momencie por zaleję gorącą wodą i chwilkę tak potrzymam, a następnie odcedzę na sitku, aby nie był taki ostry. Zalewam pora wodą. To był taki malutki por. Chwilkę wymieszam. I dosłownie kilka sekundek i przeleję przez sitko i pozostawię do ostudzenia. O, i myślę, że już wystarczy. Idę odcedzę. Już tutaj por będzie się studził, a ja przechodzę do pozostałych składników. Mam tutaj dwie saszetki ryżu, bo robię taką troszeczkę większą porcję. I do tego dodaję paprykę oraz ogórek konserwowy, papryka również konserwowa. Ryż oczywiście był gotowany w solonej. Do ryżu dodałam już paprykę oraz ogórek konserwowy. Dodaję teraz kukurydzę. Moją domową wędlinkę oraz ten właśnie przestudzony por. Teraz wszystko razem wymieszam, doprawię solą i pieprzem i dodam, myślę, że na pewno 3 łyżki majonezu. Dodałabym również jogurt naturalny, taki grecki, ale nie mam, więc zostajemy przy samym majonezie. Sałatka ta bardzo ładnie się prezentuje, jest bardzo kolorowa i w dodatku bardzo pyszna. Po wymieszaniu i doprawieniu sałatka prezentuje się tak. Oczywiście w międzyczasie musiałam zmienić miseczkę, ponieważ w tamtej nic mi się już nie mieściło, żeby dobrze to wymieszać. I teraz taką gotową sałatkę przełożę sobie do salaterki, w której będę podawać gościom. A tak prezentuje się już gotowa sałatka ryżowa. Jeśli Wam się spodobało, to korzystajcie z tego przepisu. Jest bardzo pyszna, szybka do zrobienia. No i myślę, że również efektowna. Polecam Wam serdecznie. A swoją sałatkę udekoruję takim koperkiem do dekoracji sałatki. Po prostu wtykam i już.